W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przygotuj mnie tą modlitwą, Duchu Święty, do Eucharystii. Przygotuj przede wszystkim moją świadomość, aby wszystko przeze mnie i we mnie było świadome. Świadome słuchanie, świadome odpowiadanie, świadome wyznanie grzechów, świadome przyjmowanie Słowa Bożego, świadome zjednoczenie z Jezusem, świadome ofiarowanie wszystkiego. Prowadź, Duchu Święty, tę modlitwę. Wycisz mnie. Matko niepokalana, oblubienico Ducha Świętego, błagaj ze mną, abym dobrze przygotował się do tej Eucharystii. Niech ta modlitwa będzie święta i zbawienna. Akt żalu. Żałuję, że zgrzeszyłem myślą. Tu w myślach jest wielki nieporządek, chaos, rozproszenie, osądy, krytykowanie, wymaganie od innych. Rządzi w mym umyśle pycha. Przepraszam. Za moje słowa podłe, fałszywe i obłudne, w których rządzi egoizm. Przepraszam. Za moje uczynki fałszywe i obłudne, bez miłości czystej, pełne interesowności. Przepraszam. Za wszelkie zaniedbania w modlitwie, w codziennym wzrastaniu i nawracaniu, nieposłuszeństwo natchnieniom Bożym. Przepraszam. Was, moi bliscy w domu, was, moi sąsiedzi, znajomi, krewni. Przepraszam. Wybaczcie mi. Z serca was proszę. A teraz, mój aniele stróżu, przygotuj mnie do śpiewania chwała na wysokości. Temu Bogu, który mnie dzisiaj, tu i teraz stawia na Eucharystię, który mnie zaprosił, dał siłę, zdrowie, chęci, możliwości. Chwała Jezusowi, który chce do mnie mówić, we mnie zamieszkać, żyć we mnie i okazywać swoją miłość. Chwała Duchowi Świętemu, który modli się za mnie nieustannie, który mnie prostuje, daje dobre myśli i natchnienia. Ciszy, bracie, siostro, przeczytaj słowa z liturgii. W skupieniu.
Jak cudowna to uczta słowa. Wiele wyjaśniasz, Jezu. Niech dotykają mnie Twoje słowa i przemienią przede wszystkim moje myślenie. Bo jeśli moje myślenie się zmieni, wówczas będę inaczej patrzył na innych, na Ciebie, na siebie. Zabierz mi fałszywy obraz drugiego człowieka i mnie samego, i Ciebie, Jezu. Po wysłuchaniu Słowa Bożego, Ewangelii, kazaniu, Duchu Święty spraw, abym w skupieniu świadomie mówił: wysłuchaj nas, Panie. By to był jeden głos serca, umysłu, duszy, ciała, woli każdego z nas. A przed modlitwą spraw, Duchu Święty, abym wyznał świadomie wszystko, w kogo i co wierzę. Gdy kapłan będzie przygotowywał chleb i wino z kroplą wody, ja ofiaruję siebie, wszystko, czym jestem, co posiadam, całą przeszłość i dzień dzisiejszy i przyszłość moich bliskich, wszystkich ludzi dobrej woli ofiaruję Tobie. Jezu, ratuj nas. Ratuj swoje dzieci swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Po odśpiewaniu święty, 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 oddaniu chwały Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Duchu Święty, który przemienisz chleb w ciało Chrystusa i wino z kroplą wody w Jego krew, nie pozwól, abym odrywał oczy i serce od tej tajemnicy, lecz z wiarą, z wdzięcznością, patrząc na ciało ukrzyżowanego Chrystusa, przyjął do serca Jego wezwanie pełne miłości. Bierz i jedz, dziecko moje, bierz i pij. Abym pragnienie Jezusa, którym jest jedność ze mną, odczuł bardzo w sercu. Niech każde słowo, Duchu Święty, wypowiadam świadomie. Niech każdy gest we mnie będzie uczyniony świadomie. Modlitwa do Ojca, do Tatusia, tego, który stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo i kocha, nigdy nie odrzucając, kocha. Duchu Święty, spraw, bym każde słowo wypowiedział świadomie, z miłością i wdzięcznością do Taty, Ojcze nasz. Oto Baranek Boży,
łagodny, milczący, pełen miłości, który gładzi grzechy moje, grzechy każdego człowieka. Szczęśliwy jestem, Panie, patrząc na Ciebie, wezwany na ucztę baranka. Panie, nie jestem. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, życie moje, ciało, rodzina, relacje, dzieci, mąż, naród, ludzkość. I tęsknisz za mną, Jezu, i czekasz, aż podejdę i chcesz mnie ucałować i wejść w moje serce. Ciało Chrystusa, Boga. Odpowiem z radością i miłością: Amen. I wrócę do ławki, by wyznać Ci miłość, mój Jezu, by cieszyć się Twoją obecnością, by ze łzami prosić Ciebie o przebaczenie i nawrócenie, aby zawsze moje życie było jednym wielkim tak wobec Ciebie, wobec Twojej miłości, Twojej woli, Twojej obecności, Twoich planów i pragnień wobec mnie, bo jesteś dobrocią samą. Niech to będzie, bracie, siostro, pełne miłości spotkanie, zjednoczenie. Po modlitwie i otrzymaniu błogosławieństwa. Jezu, nie jestem sama, nie jestem sam. Jesteś ze mną i we mnie. Spraw, abym był lepszy po tej Eucharystii, abym była lepsza. Z miłości ku Tobie i do drugiego człowieka. Uczyń mnie Twoją łagodnością, Twoją miłością i spojrzeniem. Uczyń mnie Twoim odbiciem w codzienności. O ile, bracie i siostro, będziesz chciał, mógł, miał siłę i wolę, gdy wrócisz do domu, ucałuj swoich bliskich, bo to będzie pocałunek samego Jezusa. Z miłością w sercu, mówiąc: kocham Cię. Będzie to najpiękniejszy dar dla Jezusa.
jeśli w naszych rodzinach, w naszych bliskich będzie miłość i my będziemy dla nich miłością. Maryjo i Józefie, tak przygotujcie nasze serca, umysły, wolę, ciało, nas całych, na przeżycie tej Eucharystii, aby była ona owocna i zbawienna, przemieniająca nas wszystkich w Bożą miłość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.